Czego uczy mnie Biblia w Księdze Zachariasza 2:9? Aby zilustrować to, czego uczy nas ten werset, ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło, Księga Zachariasza 2:9, posłużę się historią opowiedzianą na temat wysłuchanej modlitwy, którą można by określić jednym hasłem – mur. Było to zimą w Rosji. Za oknem szalał wiatr i padał śnieg. Prawie nikt nie ważył się wyjść na ulicę. Jednak nie tylko z powodu siarczystego mrozu. Było to w czasach grasowania rozbójniczych kozaków. Banda rozbójniczych kozaków przemierzała kraj. Napadali na wioski, podpalali domy. Nie było przed nimi ucieczki. Mała Nelia mieszkała ze swoją babcią w małym domku na skraju wsi. Ciągle na nowo spoglądała przez okno na nadchodzący zmierzch, na nadchodzącą noc. Czy kozacy dotrą również i tu do nas? Pytała wypełniona strachem. Mam nadzieję, że nie, odpowiedziała babcia. Będziemy się modlić, żeby Bóg nas zachował. Jednak najpierw przeczytajmy coś z Biblii. Dzisiaj jest kolej na Zachariasza 2. Kiedy dochodzą do wersetu 9, i ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło, obydwie patrzą na siebie. Mur z ognia? Czy on ich nie spali? Pyta Nelia. Nie, wyjaśnia babcia. On oznacza, że Bóg będzie ich ochraniał. Wtedy Nelia wyskakuje na równe nogi i woła. W takim razie Pan Jezus może również wokół nas zbudować ognisty mur. Tak, to prawda, mówi babcia. Nie wiem, czy to będzie mur z ognia, ale jedno jest pewne, on potrafi nas ochronić. Następnie obydwie klękają i Nelia się modli. Proszę, Panie Jezu, uczyń ochronny mur wokół naszego domu. Wiesz przecież, że przyjdą tu kozacy. Proszę, ustrzeż nas. Amen. Po tym spokojnie układają się do łóżka. Następnego ranka zdaje się, że noc nie chce się zakończyć. Za oknem jest ciemno i nader spokojnie. Co się stało? W końcu babcia otwiera drzwi domu i ku swojemu zdziwieniu widzi, że cały dom otoczony jest śnieżnym murem. Z trudem toruje sobie drogę od domu do drogi. Wtedy dostrzega, że we wiosce naprawdę panuje cisza. Kozacy rzeczywiście napadli na nią ubiegłej nocy i uprowadzili albo zabili wielu mieszkańców. Wszystkie domy doskwętnie spalili, tylko jednego zasypanego śniegiem małego domku nie dostrzegli. I ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło. Księga Zachariasza 2:9.